Kac, Oświęcim, Francuz numerem 1 Marcin Koper, numerem 16 Adrian Stanek, numerem 19 Mateusz Gotra, numerem 2 Flavio. Jeszcze niestety nie. Jesteśmy z wami, solarze, jesteśmy z wami, jesteśmy z wami. Dobrze, rzucaj mu. Bez rozgrywania. Nie graj na raz.
Zauważyłem, że się pytał główny. Myślę, że niezłe widowisko obejrzeliśmy w Oświęcimiu. Wynik mógł być w jedną i w drugą stronę, ale myślę, że jakby wynik był choć w jedną bądź w drugą stronę, to to by nie było do końca sprawiedliwe. Zwycięski oczywiście dla jednej lub drugiej zespołu. Czy kogoś by pan wyróżnić w swojej drużynie? Myślę, że wszystkich zawodników. Za walkę, za zaangażowanie, szczególnie w drugiej połowie, bo naprawdę z jednej i z drugiej strony no nie brakowało zaciętości, nie brakowało spięć, akcji, wymuszeń nawet w niektórych momentach, ale taka jest piłka. Cóż, 2-2 w Oświęcimiu, na pewno mierzyliśmy wyżej, ale tak jak mówię, cenny punkt, cieszymy się. Czekamy na następny mecz, który mamy z Porońcem, też nie będzie łatwy u siebie. Druga połowa bardzo nerwowa, nasuwał się popularny Boro od pana, cały czas było tylko słuchać Boro, Boro. Nasłuchał się z prostej przyczyny, ponieważ nie może zawodnik na linii bocznej pola karnego bez ataku dośrodkować piłki.
Musi być atak na zawodnika. Jeżeli jest atak, jemu się uda dośrodkować, okej, okay, był lepszy, dośrodkował, piłka wpada do bramki, ale nie może za darmo zawodnik, gdzie wcześniej mógł wybić piłkę, zdecydowanie miał na nodze, bez zastanowienia, nawet aut. Nawet aut. Nie da się z niektórych sytuacji wyjść pięknie, ładnie, klepnąć czy zagrać piłkę. Trzeba było ją by wyrzucić i tyle, i by było po sprawie, a tak to zaraz się mści, taka jest piłka i właśnie mieliśmy tego przykład. Mieliście przewagę taką psychiczną, są wam ostatnio wygrane mecze, czy jechaliście tu tylko po zwycięstwo? Jechaliśmy po dobre wyniki i to na pewno było naszym celem. I psychiczną przewagę, tu nie ma przewagi psychicznej, to, że się chłopaki znają, to ten mecz, co był miesiąc temu, rok czy pół roku temu, nie ma żadnego znaczenia. Trzeba wyjść na boisko i zasuwać, nikt trzech punktów nikomu nie odda za darmo i to było dzisiaj widać. Widzowie mówili, że to najlepszy mecz dotychczas w trzeciej lidze, jaki teraz widzieli w tym sezonie. Czy Gardarnia i Sowa to najlepsze zespoły tej ligi, pana Mima? Pan trudno powiedzieć, bo to na pewno zespoły, które nieprzypadkowo są tu, gdzie są. Jeżeli tylko sędziowie, nie mówię tutaj o dzisiejszym spotkaniu, dostosują się do poziomu sędziowania, tak jak do grania niektóre zespoły, no to myślę, że szczególnie w Świętokrzyskim, to myślę, że będzie ta liga no, bardziej taka sprawiedliwa i miarodajna. Cóż, co ja mogę powiedzieć? Myślę, że powtórzę słowa trenera, że był to na pewno dobry mecz. Spotkały się dwie mocne drużyny, ale ten wynik mogliśmy otworzyć już na samym początku. Dwie bardzo dobre sytuacje, wygrywamy 2-0, gramy inaczej. Szkoda, bo strzelamy bramkę na 1-0, kończy się połowa, ładujemy akumulatory w przerwie, wychodzimy z pewnymi założeniami, można powiedzieć podobnymi jak na pierwszą połowę i wszystkie założenia legły w gruzach po 10 minutach. Chwilę rozkojarzenia, nie może być tak. Nie może być, że wygrywamy 1-0 i nagle już mecz się dla nas zakończył. Co do sędziów, na dzień dzisiejszy się nie będę wypowiadał. Umówiłem się z sędzią, ponieważ trzy sytuacje, które były bardzo kontrowersyjne. Jeżeli faktycznie zobaczę na kamerze, że sędzia się mylił, według i po rozmowie z sędzią będę ja mówił lub będę mówił w drugą stronę. Bo naprawdę sędzia w pierwszej połowie mógł też dać parę kartek więcej. W drugiej połowie zaczął kartkować nagle i niepotrzebnie. Dlatego po tych trzech porażkach, jak tutaj powiedzieliście, z Garbarnią, graliśmy o zwycięstwo. Graliśmy dzisiaj zdecydowanie o zwycięstwo. Po ostatniej wpadce na Łysicy tu nastawiliśmy się na twardą grę, ale tylko wyłącznie o zwycięstwo. Był to ważny mecz, bo tak obserwatorzy mówili, no jeden z najlepszych, ale o randze tego meczu ważności świadczy to i trudności, że wszedł pan na boisko. Zawsze wiemy, wchodzi pan na boisko, jak jest ciężko i mecz jest ważny. Tak jak pan powiedział, tak jest, ale wszedłem też dlatego, że już Kamil Szewczyk się poczuł źle i też prosił o zmianę. Więc nie mając defensywnego pomocnika, też ta zmiana była tym podyktowana. Czyli to zmiana taktyczna taka, tak? Wynikała z gry, tak? Zmiana taktyczna też w przerwie Kamil narzekał na mięsień czworogłowy, więc dlatego wiedzieliśmy, że z każdą minutą będzie słaby i w pewnym momencie zrobił to, co oczekuje od swoich zawodników, czyli jeżeli jest ta chwila słabości, już mam dosyć, ręka do góry. Panowie, to świadczy tylko o odpowiedzialności, dlatego też tak się zachował. Mówi pan, że w pierwszej połowie były te sytuacje, bo to były 100%, ale Garbarnia strzelała z daleka i widać było, że Koper miał trudności, bo piłka była ściskała, troszeczkę mała. Czy w pierwszej połowie również i strzał Dynarka i strzał Kamila Szewczyka, tam miał trudności bramkarz. W drugiej połowie może ich było troszkę mniej, tak? Kuba Snady wychodzi na dobrą pozycję, mógł oddać strzał. Nie będę dalej kończył, co się stało, to będzie komentowane może później. Praktycznie nie dochodziliśmy do tych strzałów. Strzał Pawła Cygnara, dobre dośrodkowanie i graliśmy do końca. Tak jak powiedziałem, byliśmy nastawieni na zwycięstwo i do tego dożyliśmy. Czy ciężko panu było formację obronną sklecić, bo nie ma Dżymonta i Amroza, takie przemeblowanie w składzie? No jak najbardziej, no jeżeli przychodzi jeszcze mecz z dobrą, silną drużyną, to na pewno, jeżeli wypada silne ogniwo z tego łańcucha, to na pewno człowiek ma cały tydzień na to, żeby to poukładać i zamknąć tą obronę. Uważam, że dzisiaj dobra gra
linii obrony. Bardzo utalony Wadas był, że taki pewny na pewno. Myślę, że jeżeli zawodnicy słuchają, co się do nich mówi, a na pewno są to podpowiedzi tylko i wyłącznie w tym dobrym kierunku, to będzie naprawdę to dobrze wyglądało. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.